Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Z tej strony Joken, przed nami kolejny odcinek z Total Battle. Dziś poświęcony w całości marszom CP, bo też taka była prośba od widza, aby nagrać odcinek i postarać się wytłumaczyć, więc postaram się wam to, moi drodzy, wytłumaczyć najprościej jak się da, bo zdaję sobie sprawę, że organizowanie marszy CP może być dość trudne, dość zawiłe i nawet powiem wam szczerze, przez zaawansowanych graczy, chociażby w moim klanie, jest nazywane dość trudnym procesem, który wymaga wiele koordynacji. Ale myślę, że uda mi się to w jakiś sposób wam naświetlić. Więc zacznijmy może od tego, co to są te marsze CP i co one dają, bo może nie każdy z was będzie wiedział. Generalnie, jeśli byśmy mieli to tak uprościć, co to jest marsz CP, no to można by to po prostu nazwać atakiem na innego gracza. Tak? I tutaj by można już postawić kropkę w nazewnictwie. Więc jest to atak na innego gracza. Natomiast co te marsze CP tobie mają dać? No przede wszystkim właśnie punkty podboju. Bo tak, moi drodzy, te punkty waleczności, te srebrne, nazwijmy, punkty, no zdobywasz atakując potwory, epickie potwory, prawda? Zawsze tam nie ma problemu w zdobyciu niejako punktów waleczności. Przy czym w punktach podboju, czyli tych złotych, już się robi gdzieniegdzie problem. No i te punkty podboju potrzebujesz, prawda? No bo oczywiście chociażby tutaj w akademii, żeby wyszkolić specjalistów, tak, no to potrzebujesz punkty właśnie podboju, te złote. Jak widzicie, ja, jeśli chodzi o punkty podboju i o te technologie w punktach podboju, jeszcze jestem dość mocno zacofany. Tutaj już sobie w ogóle na razie odpuściłem chwilowo opracowywanie technologii S7, tak jak wszedłem na G7, tak, i mam gwardzistów siódmego poziomu, tak? Tak, specjalistów siódmego poziomu na razie odpuściłem, bo tych punktów podboju ciągle brakuje, ale właśnie, moi drodzy, skupiłem swoją uwagę z moich punktów podboju, bo to też, jak widzicie, tutaj macie zaznaczone w akademii i po to te punkty podboju są potrzebne. Ja się skupiłem tutaj na modernizacji armii, bo też jestem tak, no bym powiedział, w połowie. Wypadałoby troszkę to podnieść i teraz sobie podnoszę, na ile się da, tą całą siłę jeźdźców, zdrowie jednostek strzeleckich i zdrowie piechoty właśnie tu się ulepsza. Więc po to potrzebujesz tak naprawdę punktów podboju. Druga rzecz, co ci to daje, po co warto robić te marsze CP, no to tak jak dzisiaj na moim przykładzie, moi drodzy, mogę wam pokazać, jest po prostu walka o tron. Jeżeli w królestwie jako klan będziecie bardzo zgrani, to na przykład wasz lider może zostać królem w całym królestwie. To na przykład może dać taką korzyść, nie? Bo musicie być jako klan bardzo zgrani. Zostaje tam 50 osób senatorami i ja, jak widzicie, walczę o tytuł senatora. Pozycja 55 na razie. I warunkiem tego jest to, że oczywiście musicie ściągnąć tarczę pokoju. Więc oczywiście biorę udział w walce o tron właściwie głównie dlatego, że mój lider klanu kandyduje na króla i chciałem go wesprzeć. Więc po prostu, będąc solidarnym z moim liderem, ściągnąłem tarczę pokoju, a przy okazji chcę to wykorzystać na maksa, żeby zdobyć punkty podboju. Jeszcze jedna rzecz, dlaczego w ogóle warto robić te marsze CP, bo nazwałem to zgodnie z prawdą, że to jest atak na innego gracza, ale ktoś z was zapyta, no dobra, Joken, ale dlaczego mówisz o jakichś tam marszach CP, dlaczego miałbym nie atakować innych graczy? No z tym atakowaniem innych graczy, moi drodzy, to też nie jest takie proste. Ja akurat średnio lubię na tym jeszcze etapie, ale tak naprawdę jestem ograniczony, bo szczerze mówiąc, większość graczy w naszym królestwie, czyli w królestwie, w którym ja jestem, K143, akurat to są gracze z zaprzyjaźnionych klanów, co oznacza, że zgodnie z zasadami, tam ustaleniami między klanami, atakować ich nie możemy. Oczywiście pod warunkiem tak o atakować, bo nie mówię o ataku, gdzie to jest atak umówiony, tak, ustawiony, do tego przejdziemy za chwilkę. Więc generalnie atakować w królestwie nie mogę za bardzo. Większość ataków, jak widzę, moi przyjaciele wykonują do sąsiednich królestw. I tutaj w moim przypadku pojawia się problem i myślę, że dla wielu z was, moi drodzy, również taki problem może się pojawić.
No bo ja na przykład, widzowie moi drodzy, no szkoda mi było miliona złota, nie mam tego, nie inwestowałem kasy, więc mam tylko głównego bohatera jako Garvela. Co oznacza, że ja nie mogę wykonać ataku do innego królestwa, po prostu. Żebym mógł wykonać atak do innego królestwa, musiałbym mieć któregoś tutaj z kapitanów i nie wiem, czy to czasem nie jest Eirin. Tak, marsze, możesz wysyłać marsze do innych królestw. Zobaczcie, gdybym kliknął odblokuj milion złotych, milion złota, no bez przesady moi drodzy, no nie stać mnie na to. Troszkę za dużo, mimo że mamy dużo prezentów w klanie, no to nie wiem ile kasy realnej musiałbym tu włożyć, żeby te milion złota mieć. Więc jestem ograniczony i przypuszczam wielu z was również do ataków do innych królestw. Więc pozostają mi marsze CP do zdobywania tych punktów podboju, tak? I teraz, marsz CP, drogi widzu, możesz organizować na dwa sposoby. Pierwszy banalnie prosty, znaczy w teorii banalnie prosty, tak? Czyli na takiej zasadzie, no ja wam to mogę kiedyś pokazać, bo ściągnę niedługo moje drugie konto, moje drugie miasto do tego królestwa, dodam do innego klanu i wtedy wam to pokażę. Po prostu może to polegać na tym, że dogadujesz się z przyjacielem, ty jako jedyna jednostka, jako jedyna osoba, tak? No nie wiem, tu mamy, no sorry dro, jak będziesz oglądał, to jesteś przykładem teraz, ale to jest nasz zaprzyjaźniony klan, tak? Więc przykładowo dogadujesz się z gościem na podobnym levelu, tak? Który jest w innym klanie i również nie ma tarczy pokoju. Pamiętaj, że... znaczy może inaczej, bo ja też nie chcę, żeby tutaj powstało jakieś zamieszanie. Bo powiedziałem o tej tarczy pokoju w twoim przypadku. To, żebyś ty organizował marsze CP z kimś, to możesz je organizować mając tarczę pokoju, to znaczy ty nie zorganizujesz, ale ty dołączysz do marszu i jakby jak najbardziej twoja tarcza pokoju zostanie, punkty podboju jak najbardziej zdobędziesz. Wiem, bo brałem udział tydzień temu w takich marszach i to działa, więc tu nie ma najmniejszego problemu, tak? No ale jeżeli chcesz brać udział w walce o tron, no to już tej tarczy pokoju mieć nie możesz. No i tak samo, jeśli ty miałbyś organizować taki marsz CP, czy po prostu jeden na jeden się z kimś zmierzyć, no to siłą rzeczy ci ta tarcza pokoju zniknie. Także żebyś też to, drogi widzu, miał na uwadze, tak? Więc jakby, żeby było jasne, jeżeli jesteś organizatorem marszu CP i chcą do ciebie dołączyć gracze z twojego klanu, którzy mają tarczę pokoju, oni chcą po prostu tylko dołączyć po to, żeby zdobyć te punkty CP, jak najbardziej mogą dołączyć, ich tarcza pokoju zostanie, no nie zostanie usunięta, bo organizatorem tego marszu, tego ataku jesteś w tym momencie ty, a nie oni. Oni tylko dołączyli. Więc jak najbardziej ich tarcza pokoju zostanie nietknięta. Ale jeżeli chcesz właśnie brać udział w walce o tron, no to tej tarczy już mieć nie możesz i jak widzisz, drogi widzu, ja tej tarczy nie mam. Okej, więc mamy kwestię tarczy, myślę, że wyjaśnioną. Myślę, że to jest jakby w jakiś sposób zrozumiałe. I teraz przykładowo, dogadujesz się z graczem z innego klanu, w tej wersji 1 na 1, tak? Dogadujesz się z graczem z innego klanu, musi to być inny klan niż twój, tak? Także nie dogadasz się z graczem, który należy do twojego klanu. To musi być gracz, który należy do klanu jakiegoś zaprzyjaźnionego. Dogadujecie się, robicie ustawiane ataki. Albo on atakuje ciebie, albo ty atakujesz jego. Jeżeli tobie zależy oczywiście na punktach podboju, no to oczywistym jest, że więcej tych punktów, znacznie więcej, to czasem jest dziesięciokrotnie więcej tych punktów zdobędziesz atakując na innego gracza, niż kiedy się bronisz i on atakuje na ciebie, tak? Także pamiętajcie, że marsze CP dają dużo tego CP, tych punktów podboju, ale tylko wtedy, jeśli to ty jesteś osobą atakującą. Ciężko jest zdobyć dużo punktów podboju tylko i wyłącznie się broniąc. Oczywiście jakieś tam groszowe sprawy dostaniesz. Ja mogę wam tu pokazać przykład. Jeszcze, moi drodzy, nie brałem. Jeszcze nie brałem. O, posiłki, proszę. Niech będzie. Miałem na noc zostawione, słuchajcie, wojska u mojego przyjaciela jako posiłki. No i zobaczcie, jako obrońca. O, idzie marsz wroga, to może zaraz będzie lepszy wynik.
A to chyba do mnie idzie marsz wroga, widzowie. Wow, to my mamy atak, ale fajnie. Żeby zrobić komuś psikusa, to mu sztabki złota wyślemy do... Zrobimy komuś psikusa, nie dostanie sztabek złota. Nie mają mi co ukraść, to zobaczymy. Właśnie może idealnie mam marsz wroga się pod odcinek, widzowie, robi. Więc zobaczycie, jak mało ja dostanę tych punktów wszystkich, kiedy jestem przez kogoś atakowany. Temu komuś robimy psikusa, bo ten ktoś pewnie myśli, że nikogo w mieście nie mam, bo robili mi zwiady, a miałem pustą armię. Oj, niestety chyba mnie pokonali, no ale zobaczmy, to nie szkodzi. Minusem jest, że... Anunaki, o ty gałganie jeden. Zobaczcie, tylko 300 milionów. Fakt, że w marszach CP dostawałem ko 400, więc nie ma za dużo różnicy. Wyślijmy przyjaciołom, pokażmy, że Anunaki mnie zaatakował. Niech wiedzą. No troszkę widzicie, wskrzeszania jest niestety. No taki to Anunaki. Ale w końcu on wygrał ze mną czy przegrał? Porażka, to ja porażkę odniosłem, no niestety. To coś tam mi zajumał trochę żelaza, no ale już nie miałem z nim co zrobić. O, tutaj macie najlepszy przykład. Ja jako obrońca dostałem, moi drodzy, 300 milionów, a on jako atakujący dostał 900 milionów. Widzicie, różnica jest dosyć spora. To oczywiście wiadomo, że zależy od armii, od innych rzeczy. Oni tu wszyscy o tym Anunaki cały czas mówią, ale nie miał jakichś, tylko miał dużo najemników tak naprawdę. Gość miał tylko dużo najemników, bo tak nie miał jakiejś armii, która tutaj 5 poziomu, 7 też. Nie miał jakiejś dużej armii, więc aż się dziwię, że mi całą armię pokonali. Chyba, że ja tak armię, no tak, troszkę mi armia zubożała o połowę. Dobra, w każdym razie, moi drodzy, tym się akurat nie przejmuję, bo tutaj wiecie, jak mam już osłonięte srebro, to... To się nie przejmuje. Ale właśnie zobaczcie, na doczekaniu dostaliśmy dowód, który nam pokazuje, że zawsze atakujący dostaje więcej tych punktów podboju, tak, niż obrońca. Także żebyście o tym wiedzieli. No widzicie, przeszkodził nam troszeczkę tutaj podawaniu przykładu, no ale pewne rzeczy się dzieją na spontanie i tego nie opanujemy. No dobrze, no to wracając do tematu. Jesteś sobie w swoim mieście i załóżmy, ja dogaduję się, na przykład jak ja, tak, jestem, mam swoje miasto, mam swoje wojsko i dogaduję się tutaj z kolegą, pisząc z nim, żeby nie było, że on będzie skargę na mnie składał, że gdzieś tam go zaatakowałem, bo pamiętajcie, że mogą być ustalone zasady między klanami, że się nie atakujemy, tak? Wszelkie zasady między klanami mogą być ustalone, no ale jeśli ty z danym graczem się dogadujecie, słuchaj, ja cię zaatakuję, zróbmy ustawiony atak i obydwoje się na to zgadzacie i on wie, że go zaatakujesz i się zgadza, no to już nie jest złamanie zasad klanu, no to chodzi o atak taki, wiecie, z tyłka, tak? Więc tu możecie się śmiało w ten sposób dogadać, no i ty go atakujesz, tak jak właśnie ja zostałem zaatakowany, tak to wygląda wtedy w praktyce, on ożywia swoje wojsko za srebro, no i ty tylko byś musiał mieć tak dobrane wojsko, żeby nie ponosić strat. Bo pamiętajcie o jednej rzeczy, że kiedy jesteście osobami atakującymi, tak, to wy ponosicie straty. Wy musicie to wojsko wskrzesić za złoto. No, jeżeli robicie, wyjątek może być, jeżeli robicie taki atak w srebrny dzień, czyli bezwzględną masakrę, no to jeszcze srebrem, ale... No generalnie, jeżeli tutaj jest walka o tron, no to już niestety wskrzeszacie to złotem. Jest to bardzo drogie, czasochłonne, bo nawet jeśli byście armię, wiecie, uśmiercali i... Patrzcie, tu akurat ktoś idzie do niego. Widzicie, to wszystko się na odcinku dzieje na spontanie. Generalnie, mówiąc, upraszczając już tę pierwszą wersję, według mnie ona jest, musiał ty być, drogi widzu, dość dobrze to sobie rozplanować. Według mnie ta wersja 1:1 jest nie do końca fajna. Według mnie zupełnie lepszą opcją, lepszą wersją jest wersja numer 2, taka, w której ja biorę udział. Czyli, no chyba mu przyciągnąłem, kurczę, atak, widzicie. Ale okej. Okay. Druga opcja jest lepsza, w której atakujecie jako klan. I teraz dam wam kilka wskazówek, bo wiem, że widzu pytałeś ogólnie o marsze CP, takie, w których cały klan bierze udział, tak? Więc postaram ci się pokazać to w praktyce. Krok po kroku oj, teraz źle kliknąłem. Storka, moi drodzy, nie tu chciałem wejść. Ja oczywiście gdzieś tam może na sekundkę spauzuję nagranie i wam pokażę wyniki sprzed
sprzed poprzedniego, sprzed poprzednich marszy CP. Tak, tych, w których brałem udział, mając tarczę pokoju. Dobrze, moi drodzy, w praktyce wygląda to tak. Na co bym zwrócił uwagę? Mówisz, że mniejszy klan. To nie ma znaczenia, drogi widzu, że mniejszy klan, bo jak dobrze to skoordynujecie, każdy klan może brać udział w marszach CP i każdy może zdobywać te punkty. Tu wielkość klanu absolutnie nie ma znaczenia. Marsze CP według mnie są jak najbardziej do... nawet jakbyście byli bardzo małymi graczami, musicie tylko pewne wyliczenia zrobić. Zaraz wam to postaram się zobrazować, jakie są zasady może u mnie, tak? Wygląda to mniej więcej w praktyce tak, że wysyłamy wojska, kurczę, o, tu jest Konstant CP City, to niech będzie, że załóżmy tak. Zobaczcie, widzowie. Wysyłamy wojska jako posiłki do naszego miasta, które nazywa się Konstant CP City, tak? No jak widzicie, sama nazwa wskazuje, że jest to miasto do marszy CP. Więc wszyscy wysyłamy na określonych zasadach, o których zaraz wam powiem i na to też tutaj zwrócimy uwagę. Wysyłamy wojska do Konstantyna, do miasta CP City, tak? I Konstanty robi marsz na miasto Alex. Tylko, że jak widzicie, to jeszcze wygląda tak, że miasto Alex generalnie jest puste. I wtedy jako Jack Sparrow wysyła posiłki do Alexa, czyli tak naprawdę są w to zaangażowane, widzowie, aż trzy miasta. Tak? Są trzy miasta w to zorganizowane, czyli my zbieramy się w mieście Konsta CP City, tutaj się szykujemy do ataku. W tym czasie to samo ten Jack Sparrow, tylko on się teraz, uwaga, bo wy też zwróćcie uwagę, no ale jak on wysyła posiłki, skoro Jack Sparrow jest w tym samym klanie, w którym ty jesteś. No drogi widzu, tutaj akurat w chwili, kiedy ci to pokazuję, doszło do zamiany, znaczy Jack Sparrow zamienił swoje konta i dołączył do klanu mojego, a ze swojego głównego konta poszedł do klanu właśnie tego GDL2. Więc jakby nie sugerujcie się tymi różnicami klanów, bo to się zmieni, tak? To jest jakby tymczasowo. Po prostu wyobraźcie sobie, że już nie zwracajcie na to, proszę uwagi, jakie to jest miasto. Przyjmijmy, pod odcinek przyjmijmy taką teorię, tak? Że Alex i Jack Sparrow są w jednym klanie, czyli są przyjaciółmi, tak? A Konstant City jest w drugim klanie, czyli teoretycznie jesteśmy wrogami ze sobą, tak? Więc my będziemy atakowali Alexa, zaraz pokażę proporcje i zasady, to też bardzo ważna rzecz, ale zanim zaatakujemy Alexa, to wyślę Jack Sparrow posiłki do Alexa. Co w ogóle ta teoria daje? Zobaczcie, moi drodzy, ponieważ żebyśmy mogli atakować jakieś miasto pod zdobywanie punktów podboju, tak, to miasto nie może mieć tarczy pokoju. No ale miasto, które będziemy atakowali, potrzebuje dużo srebra, aby wskrzeszać wojska, prawda? Więc nie mogłoby to miasto przechowywać srebra, bo zaraz ktoś by ukradł. Więc ta metoda, o której mówię, daje tyle, że zobaczcie. Jack Sparrow ma tarczę pokoju, ma nawalone srebra od groma i trochę. I on wysyła posiłki do Alexa, kiedy zostanie pokonany, ma za to wskrzeszać armię. Tak? Czy tam dorobić nową, jak zwał, tak zwał? Więc... myślę, że jest to dosyć zrozumiałe, prawda? A my mamy blisko siebie, bo to też jest, drogi widzu, ważne, żeby te miasta przy marszach CP, bo pamiętaj, że jak są marsze klanowe, bo są to marsze klanowe, cieńko z tymi przyspieszeniami, to najlepsza opcja jest taka, kiedy nasze miasto, czyli to, do którego wysyłamy posiłki, to, które będzie atakowało, stało dosłownie o kratkę przy mieście atakowanym. Zobaczcie, tu jest jeden nasz klan, jest granica klanu, zobaczcie, przy granicy, jako sąsiedzi. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeżeli macie klany zaprzyjaźnione, to najlepiej, aby takie miasto, z którego wy atakujecie, stało przy granicy klanu i analogicznie tak samo drugie miasto atakowane stało tuż kratkę obok tamtego miasta. Wtedy to wszystko idzie, wszystko tak sprawnie, szybko i przejrzyście. Oczywiście, moi drodzy, u nas w klanie wygląda to tak, już wam mówię mniej więcej, o co chodzi, bo teraz możecie powiedzieć, no dobra, you can, fajnie, punkty podboju będą, no ale jednak będzie trzeba wskrzeszać wojska.
No i drogi widzu, właśnie w tej wersji marszy CP my jako atakujący nie wskrzeszamy wojsk, my nie ponosimy żadnych strat. Jedyne straty w tej wersji ponosi miasto, na które my atakujemy, co oznacza, że tylko jest potrzebne do tego srebro, żeby on się wskrzesił i atakujemy ponownie. I tak czasem robimy 10 marszy pod rząd. Za sekundkę wam pokażę z historii moich poprzednich ataków, ponieważ no dziś jeszcze tutaj marszy CP nie organizowaliśmy, więc, ale to się nie będzie różniło od tego, co było sprzed tygodnia, no tylko będę musiał się do tego dokopać, to wam pokażę konkret, żebyście sami widzieli, że nie ściemniam, tak, że tak było. Natomiast, moi drodzy, to na pewno właśnie, pamiętajcie, do walki o tron wam bardzo dużo da. I teraz, skoro powiedziałem, że nie było u mnie marszy CP, to jak to się stało, że mam pozycję 55. w walce o tron? A już, drogi widzu, ci wyjaśniam, to nie ma tajemnicy. Brałem udział w inwazji cieni, którą chyba 3 razy zaatakowałem to miasto cieni, żeby tam jeszcze odblokować ten pościg za peletonem, żeby zdobyć troszkę smoczych smakołyków, tak, czyli awansować smoka. No i żeby przede wszystkim tutaj się wbić, no bo skoro nie wypaliły te marsze CP, no to chciałem za wszelką cenę być tutaj w rankingu, więc coś tam sobie wbiłem punktów, a dzisiaj nadrobię to marszami CP. Na co warto zwrócić uwagę, drogi widzu, przy organizowaniu marszy CP? Ja mówiłem od początku, na samym początku odcinka, co też potwierdzają, mówię, moi przyjaciele z klanu, że organizowanie marszy CP jest dosyć takim wymagającym koordynacji działaniem. I staram się to pokazać bardzo prosto, najprościej jak się da. Ale na co ja bym tobie, widzu, zwrócił uwagę, bo ty mówisz, że masz mniejszy klan i tak jak mówię, wielkość klanu nie ma znaczenia, bo to tylko na liczby się przełoży. Jakie bym ustalił zasady, jeśli chodzi o te marsze CP? Te zasady, które są w moim klanie i się sprawdzają, tak? Pierwsza rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, bo rozumiem, że jesteś liderem lub zwierzchnikiem tego klanu, tak? Więc masz na to wpływ, co ci powiem. Spróbujcie, przetestujcie, na pewno nie stracicie. A sam przyznasz, myślę, słuchając tego, co ci teraz powiem, że jest to po prostu uczciwe. To, co powiem, będzie uczciwe moim zdaniem. Organizowanie marszy CP, które będą wszystkim dawały, powiedzmy, że podobne szanse. I to jest według mnie bardzo ważne. Pierwszą zasadą, jaką sobie ustalcie, tak, to jest zasada, jakich kapitanów można wysłać jako posiłki. Dokładnie tak jak słyszysz, jakich kapitanów, czyli jeśli ktoś ma Kleopatrę, to że Kleopatra może iść, jeśli nie ma Kleopatry, to nie wiem, Aidae, no na przykład Herkulesa do marszy CP nie ma sensu wysyłać, prawda, bo to nie są epickie potwory. Animatore, no to myślę, że moim zdaniem jak najbardziej ma sens, no bo to jest kapitan, który jak najbardziej pasuje, prawda, do napaści, niezależnie na jakim poziomie masz animatore, to pasuje. I właśnie tutaj to, co widzicie, to jest mój skład do wysłania na marsze CP. No i Daustan, bo daje więcej punktów podboju, tak? No nie wyślesz Cartera do marszu CP. Nawet jak Daustana ktoś z was ma bardzo niskim poziomie, to przecież w ten sposób go sobie leveluje, bo też zdobywa punkty i exp, tak? Więc zastanówcie się, czy to robicie w ten sposób. Druga z zasad, czyli jakich kapitanów. U nas jest to jasno ustalone, że dajesz Kleopatrę bądź Aidae, Animatore oraz Daustana. Jest to jasno ustalone i tak szczerze mówiąc, ja nie widzę tutaj innego kapitana, którego do marszu CP mógł wysłać. Oczywiście pytałem kiedyś, jak chciałem troszkę Helenkę awansować, to gdzieś tam chyba zamiast Kleopatry wcześniej wysyłałem Helenkę. No to jakby, wiecie, ta Kleopatra, ale to ja sam na tym straciłem, tak? Wiecie, o co chodzi. No bo jednak Kleopatra ma w swoich cechach więcej siły armii, a Helenka no nie ma żadnej siły armii, więc wiem, że na tym straciłem, natomiast chodziło mi o awansowanie tej Helenki. Więc tą metodą to i nawet Cartera można sobie wysyłać, natomiast nie wydaje mi się, żeby to był dobry sposób na levelowanie kapitana, tak jak mam być szczery. Są od tego epickie potwory i to jest lepsze. Tutaj lepiej się skupić na składzie, który jest takim wojennym składem. Czyli ja bym proponował, abyście ustalili, jakich kapitanów kto ma. I to mają być jasno ustalone zasady. I pamiętaj, drogi widzu, który o to pytałeś,
że tu musisz być stanowczy. Ja widzę wielokrotnie w moim klanie, jak ludzie próbują nie stosować się do zasad i nieraz to widziałem i jakby no podziwiam moich liderów, że mają tyle cierpliwości. Ja bym ustalił po prostu jasną zasadę i te zasady, ja tam namówiłem troszkę też liderów i to w końcu robią. Ustalił jasne zasady, zasady polegające na tym, że jeśli ktoś nie dostosuje się do zasad, to wylatuje, nie że z klanu go wyrzucacie, tylko wyrzucacie go z tego miasta, czyli ta osoba nie bierze udziału w marszu CP. Po prostu. Nie stosuje się do zasad na razie. Raz można komuś tłumaczyć, drugi raz możesz komuś tłumaczyć, ale muszą być jasno ustalone zasady, bo jeżeli no po prostu nie będziesz tutaj konsekwentny, to ludzie będą robili jak im się podoba i ciągle będą myśleli, że im się wybaczy. Proste. Organizujesz marsz CP dla ludzi, żeby zdobyli punkty waleczności. Zgadza się? Więc robisz to dla ludzi. Więc jeśli ludziom zależy na zdobyciu punktów waleczności, czy no to dostosują się do zasad, które ustalasz. Ja też wam powiem szczerze, że musiałem się dostosować do jednej zasady, która mi się nie do końca podobała. I właśnie ci o niej powiem. No bo w tym momencie musicie ustalić, czy wysyłacie z głównym bohaterem. Mi było wygodniej do marszy CP wysyłać tylko trzech kapitanów. Bohater nie był mi do niczego potrzebny. Natomiast zostały ustalone zasady, że wysyłamy armię z bohaterem. Dlaczego? A to jest bardzo prosta odpowiedź, drogi widzu. Wejdźmy tutaj do przyjaciela. Kliknijmy. Bo przy organizacji marszy CP widzisz, ile jest bohaterów. Zobaczcie, tu i tak niektórzy wysłali. To jakby to nie jest do marszu CP, ale chcę wam pokazać, o co mi chodzi. Tak, że osoba, która wylicza ten marsz CP, łatwiej jest jej wyliczyć, ilu jest bohaterów, to znaczy, że tyle osób bierze udział w marszach CP. No bo w przypadku kapitanów to już nie jesteś w stanie tego wyliczyć tak naprawdę. Zobacz, no bo oczywistym jest, że bohaterowie to razy 3 trzeba by zrobić, tak? Jeśli chodzi o kapitanów. No ale moi drodzy, to te liczby się nie bardzo tutaj... chyba o jeden, tak? Jedna osoba chyba wysłała bez głównego bohatera. Więc wiecie, no... A te liczby mają znaczenie, żeby nie było strat. Więc ja proponuję ci faktycznie ustalić taką zasadę, że wysyłacie z bohaterami i wtedy osoba, która to organizuje, ma łatwo to do wyliczenia. Trzecią zasadę, jaką bym ustalił, która jest ustalona u mnie przy wysyłaniu marszy CP, to są równe zasady dla wszystkich. Oznacza to, że wyrzucamy, że po prostu wysyłamy gołych kapitanów. Czyli jeśli ja teraz bym brał udział w marszu CP, rozbieram mojego kapitana z tych ubrań, tak? Kleopatra, widzicie, jest goła, no bo ona tutaj miała ekwipunek do... Widzicie, to jest ekwipunek do Kleopatry, do epickich potworów, no to wiadomo, jak mam tutaj, jakby zdjąłem, żeby go... Przepraszam bardzo, się zachłysnąłem. Zdjąłem po prostu, rozebrałem Kleopatrę, mówiąc prosto, no bo to jest ekwipunek do epickich potworów, więc jakby no został zdjęty, żeby go oszczędzać, tak? I tak samo, jeśli bym wysyłał animatorę, również musiałaby być rozebrana. No i zadasz mi pewnie, drogi widzu, pytanie, no ale skąd będziesz wiedział, że ktoś wysłał w ubraniach? A to jest bardzo proste, bo po pierwszym ataku będzie widać, że jest taki X przy ikonce tego bohatera, no bo znaczy, że ekwipunek został uszkodzony. Myślę, że wiesz, o co mi chodzi, nie muszę ci tłumaczyć. No myślę, że po prostu miniaturka tej osoby ci powie prawdę, że ta osoba wzięła ekwipunek. No bo jeśli, że wzięła ubrania. Więc my mamy taką zasadę ustaloną, w ogóle od początku powiem, jakie my mamy zasady ustalone i uważam, że one są bardzo fajne. Pierwsza zasada w moim klanie, tylko zwróć uwagę, widzu, że no nie możesz tego porównywać do swojego klanu, bo mój klan jest troszkę wyższy, ma lepsze wyniki, więc żebyś dla was może być to zaporowe. Możesz to przez 2 podzielić, przez 5 podzielić, no może nie przez 10, ale dostosujcie to sobie. Pierwsza zasada, jaka jest ustalona, że raz w tygodniu każdy z nas, kto bierze udział w marszach CP, jest zobowiązany wysłać 20 milionów srebra do miasta, czyli... No, to jest to srebro na wskrzeszanie oczywiście armii. Przyjaciele z klanu to oczywiście sobie doskonale wyliczyli.
I ja to też tak liczyłem, za co wam zaraz pokażę i zobaczycie, że no nie jest to wymyślone z kosmosu, nikt na tym nie zarabia, to po prostu jest koszt tego wskrzeszenia. Więc jeżeli byś, no na przykład pokażmy teraz na tym przykładzie. Więc ja bym to zrobił tak na twoim miejscu, drogi widzu, znowu powtarzając się, że miasto, które będzie atakowało, fajnie, żeby stało na granicy klanu, i drugie miasto, które będzie atakowane tuż przy nim, i trzecie miasto niech stoi sobie na przykład obok tego miasta, które będzie osłonięte tarczą pokoju. To może być, wiecie, to mogą być dwa miasta tego samego gracza. Znaczy, to może być twoje miasto, to też może być twoje miasto, tylko w jednym nie masz tarczy pokoju, a w drugim masz. Tak? Więc jakby to nie musicie być dwoma graczami. Chodzi tylko o to, że to miasto, i to może być miasto, to miasto atakujące, to, które będzie atakowało, to tak naprawdę może być, słuchajcie, miastem nawet na 10 levelu. Tutaj bohatera możesz mieć nawet na 5 levelu. Nie wiem, czy tak się da w ogóle, bo chyba od 10 się zaczyna. Już nie chcę, nie pamiętam początku, wybaczcie mi, ale to już ten detal mi pominiecie. Nie jest to istotne. Tu możesz mieć najniższe miasto, świeżo utworzone konto, jako miasto atakujące. Tak? Bo twój rozwój tu nie będzie miał znaczenia. Kluczowe będzie to miasto, które będzie stało obok, twoje miasto, które będzie osłonięte tarczą pokoju, i żebyście do tego, na przykład stawiacie sobie portal i mówimy, słuchajcie, wszyscy z klanu, chciałem powiedzieć widzowie. tak, pozdrawiam wszystkich widzów bardzo serdecznie. Stawiacie sobie portal i mówicie, słuchajcie, to teraz wszyscy wysyłamy srebro. Ustalcie sobie ilość tego srebra tygodniowo, no, bo my co tydzień te marsze CP organizujemy, dlatego u nas jest to taki tak zwany podatek wojenny, jest to tygodniowo, i u nas, widzowie, jest to, tak jak mówiłem, 20 milionów srebra. I wtedy wszyscy z klanu, którzy biorą udział, będą wysyłali srebro do miasta osłoniętego tarczą pokoju, tak? Czyli to będzie to miasto, które będzie, to będzie najszybszy proces, najtańszy, najsprawniejszy. I wtedy to miasto nadal cały czas będzie osłonięte tarczą pokoju, więc tego srebra nikt nie zajmie, tak? I wtedy, kiedy będziecie już organizowali ataki, moi drodzy, to wtedy zobaczcie, co zrobicie. Tylko to, no właśnie, teraz troszkę źle powiedziałem, bo to musi być w przeciwnym klanie. Ale możecie do przeciwnego klanu przecież wysłać, widzowie. Bo wy możecie, to jakby źle powiedziałem, przepraszam, to właśnie odwrotnie powinno być. Że oba miasta obok siebie, które powinny być, to powinny być miasta, miasto, które będzie atakowane, i to nie ma znaczenia, na jakim ono jest levelu. Oraz miasto, znaczy tak samo dotyczy to miasta, które atakuje, to też nie ma znaczenia, na którym levelu. Najważniejsze będzie to miasto, które będzie osłonięte tarczą pokoju, do którego wy wysyłacie srebro. I w tym momencie będzie to miasto jakby wroga de facto, czyli osoby z drugiego klanu, czyli macie dwa miasta obok siebie. Z waszego klanu macie jedno miasto, tak? Do którego wy wyślecie armię i z którego będziecie atakowali. A po drugiej stronie powinny stać obok siebie dwa miasta. Na przykład tu by mogło sobie stać, nie? Na tej kratce. Dwa miasta, jakby wroga, nazwijmy roboczo wroga, no czyli z drugiego klanu, i pod tarczę pokoju będziecie wysyłali srebro, tam ślecie to srebro, ślecie. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, będzie sobie pod tarczą pokoju miasto, będzie miało wyszkoloną armię, którą to armię jako posiłki wyśle do miasta atakowanego przez was, wy zaatakujecie to miasto, nie poniesiecie żadnych strat, wrócicie do miasta. Ale ten, który wysłał posiłki z tego miasta osłoniętego tarczą pokoju, totalnie będzie miał uśmierconą całą armię, więc ta armia mu wróci jako uśmiercona, i za to srebro właśnie, które będzie miał ukryte pod tarczą pokoju, wskrzesi sobie tą armię. I dlatego właśnie to srebro do tego miasta musicie wysyłać, dlatego to jest takie ważne. Nie da się, widzowie, tego inaczej zrobić. Tu od razu wam mówię, więc jeżeli nie zrobicie wspólnej akcji takiej, że wszyscy biorą udział, zróbcie listę, ile osób chce wziąć udział w tym marszach CP, i wymagajcie od ludzi, żeby wysyłali określoną liczbę srebra. Mogę powiedzieć, że jeśli jest to niższy klan, mniejszy klan, czyli też gracze mają niższe levele,
to stawka będzie się rozgrywała o inny rodzaj punktów CP, o inne wojska, więc też myślę, że też koszt tego srebra tygodniowo będzie niższy. No u nas jest to tak ustalone na poziomie 20 milionów, ponieważ każdy z graczy daje radę te 20 milionów wysłać. To naprawdę, słuchajcie, nie jest żaden problem. Tam raz może trochę źle chyba się gospodarowałem srebrem. To raz mi się zdarzyło, że miałem problem, musiałem zbierać z wioski to srebro. Natomiast uwierzcie mi, że ja wiem, że dla was w mniejszym klanie no nawet 5 milionów srebra tygodniowo to będzie dużo. Zdaję sobie z tego sprawę. No ale to już musicie jakoś sobie coś kosztem czegoś, tak? Coś kosztem czegoś. No myślę, że jakoś dacie radę. Możesz, drogi widzu, podzielić się w komentarzach, jak spróbujecie to zrobić. Ale przejdźmy teraz do konkretów. Ja, tak jak mówię, marszy CP tutaj nie organizowałem, więc muszę się dokopać, więc może sobie na sekundkę dla was, moi drodzy, mogę wam miasto cieni pokazać, ale to mówię, atakowałem dlatego, żeby się wbić. No nie jest taki super wynik, ale jak widzisz, drogi widzu, miałem tutaj 1 bilion punktów podboju. Więc słuchajcie, ja na sekundkę spauzuję, żeby dokopać się do tych poprzednich raportów, żeby wam po prostu pokazać, co i jak. Także sekundkę, moi drodzy. No dobra, jestem, moi drodzy. I żebyście też od razu nie mówili, że tutaj chcę coś ukryć w dzienniku. Zobaczcie, ile musiałem przeklikać. 219 podstrona. Żeby 13 dni temu braliśmy ostatnio udział w marszach CP. Nie było ich przez ostatni czas, bo był też ranga rok, dużo się działo, więc nie było. Słuchajcie, zobaczcie, wszędzie mamy zwycięstwo, tak? Atakujemy Aleksa, tutaj nie ma znaczenia, jaki Aleks ma poziom. Zobaczcie, jak to wygląda w raporcie, moi drodzy. Da się w ogóle jeszcze do tego wejść? Kurczę, da się, dobra, bo aż się gra zlagowała i się wystraszyłem. Zobaczcie, moi drodzy, jako atakujący, dobra, weźcie mi z tą Kleopatrą. Tylko tutaj, jak widzicie, raport, to są moi kapitanowie, którzy mieli, jak to śmiesznie wygląda, nie? Bohatera głównego miałem na 147 poziomie, Kleopatrę 227, a teraz już prawie 240, animatorę też taka niziutka. No, ładnie. Ładnie to się zmieniło. Słuchajcie, to jest mój wynik. Jako atakujący dostałem 391 milionów punktów i ktoś powie, ale mało. No, drogi widzu, mało, bo to jest bezinwazyjny atak, atak klanowy, ale pomnóżcie to sobie razy 10. My takich marszy 10 robiliśmy pod rząd. Dziś w planach jest zrobić ich 20. Także sami rozumiecie, że razy 10 to daje 3 biliony punktów, tak? I teraz możemy to porównywać na przykład do tej inwazji na Miasto Cieni. Zwróćcie uwagę, ile mnie kosztowało srebra i złota również, no bo musiałem wskrzeszać w przypadku inwazji cieni dość mocno. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Zasada, którą mamy ustaloną, to już powtórzę jeszcze raz, żebyście wiedzieli. Pierwsza z zasad ustalonych w marszach CP polega na tym, jakich masz wysłać kapitanów, tak? Jak widzisz, bohater, Daustan, Kleopatra oraz animatore. Zgadza się? I można tam troszkę nagiąć tą zasadę co do jednego kapitana, ale generalnie, żeby zasady były równe, polecam zrobić wywiad, jakie ma kto możliwości wysłania kapitana. No przecież nie będziemy zmuszali, wiecie, jeżeli ktoś nie chce Daustana wysyłać, to sam sobie zaszkodzi, tak? Wiecie, nie, jak dla mnie może on Cartera wysyłać, tylko że wiecie o tym, że drogi widzu, w tych tutaj punktach podboju, gdzie no jednak ty atakujesz, no to Daustan ma znaczenie, prawda? Druga zasada, o której mówiłem, to są nasi kapitanowie i bohater główny. Wszyscy są goli i weseli, to znaczy nie mają na sobie żadnych ubrań, artefakty mogą mieć, tak? Tutaj chyba jak kliknę, to nie zobaczymy. A proszę, zobaczymy, chociaż Kleopatrę i tak miałem gołą. Kleopatrę i tak miałem gołą. A nie, też animatorę była goła, widzicie? Proszę bardzo, wszyscy byli goli. Goli i weseli, dobra. Okej. Następną rzeczą, jaką mamy ustaloną w marszach CP, można wziąć smoka, tak? Czyli artefakty, czyli kapitanowie są bez ubrań, ale artefakty mogą mieć. Można wziąć ze sobą smoka.
i bierzesz wojsko w określonych liczbach. Ja wam tutaj, jak widzicie, te liczby są dokładnie jakby podane, zaraz wam mogę je też pokazać, jest to dokładnie wyliczone. Siedziały nad tym mądre głowy z mądrego klanu, liczyły, jak to zrobić, żeby nie było straty. I zobaczcie, żaden mój żołnierz nie zginął, więc mnie to nie kosztowało ani złotówki, ani powiedzmy jednej sztabki złota, tak? Jednej monety złota. Natomiast zasada jest prosta, nie wysyłamy najemników. I tego właśnie, i to jest, dlatego mówię, że dosyć rzecz, która wymaga, widzowie, koordynacji. Dlatego to wymaga koordynacji, że osoba, do której miasta jest to wysyłane, która organizuje ten atak, musi przyjrzeć się każdemu graczowi, który wysyła armię, w miarę możliwości przejrzeć się, czy wysyła kapitanów, którzy nie są ubrani, czy wysyła w dobrej ilości tych żołnierzy, oraz czy nie wysyła najemników. To samo dotyczy do smoków. Ktoś z was powie, no czemu tu 6, tu 30? No te liczby nie mają nic do rzeczy, drodzy widzowie, w sensie te 6-30, no bo po prostu tylu miałem. Więc tymi liczbami się nie sugerujcie. Mamy konkretne liczby podane. Zresztą tu nawet widać, że potwory 7 poziomu mamy maksymalnie 70 wysłać. 5 maksymalnie 130, tak? I mamy dokładnie podane liczby na poziom G6. Tu był mój atak na G6, więc jestem ciekaw, jak moje marsze CP będą dzisiaj wyglądały na G7. Jestem bardzo ciekaw. Liczby są podane bardzo konkretnie. 10 800 strzelców, 10 800 piechoty, połowa z tego, czyli 5400 konnych jeźdźców, idzie jakby 10% z tego, czyli 540 gryfów bitewnych traktowanych jako jednostki latające. Pamiętajcie, że te liczby w tych atakach mamy ustalone tak, ale ja równie dobrze mógłbym tutaj 6 poziomu specjalistów wysłać. Tak? Bo pamiętajcie, że specjaliści do marszy CP są lepsi. Więc równie dobrze można, a można by jeszcze zrobić zróżnicowaną armię, ale tu już nie będziemy w głębsze wyliczenia wchodzili. No, znaczy u mnie każdy atak wyglądał tak samo, widzowie, więc tu jakby są drobne różnice, więc tutaj jakby pokazywanie dziennika, tak jak widzicie, gra strasznie już zamula, no bo dobiłem się tak daleko, że strasznie zamula. Zobaczcie, no u mnie to tak w granicach 400 milionów tych punktów podboju za jeden atak jest, nie? I zawsze widzicie, liczby są te same. Natomiast w przypadku obrońcy, no jak widzicie, jest to 40 milionów, czyli obrońca tak naprawdę, robiąc marsz CP, no tak naprawdę poświęca się dla klanu, bo sami widzicie, że tutaj no nie ma korzyści z tego, jakichś wielkich. I zobaczcie, armia u obrońcy jest zawsze w przypadku naszym jednolita. Tutaj, drogi widzu, armia to jest kruk, drugi ilości konkretnej, zresztą zaraz to też 32 253, jest to dokładnie co do jednego kruka wyliczone. Ja wiem, że wy w mniejszym klanie kruka pewnie nie macie, ale myślę, że ktoś z mocniejszych graczy, kto by te posiłki wysyłał, znaczy to właściwie w klanie przeciwnym, tak? Może, moi drodzy, wtedy zamiast kruka wyślijcie gryfa bitewnego, tak największego poziomu, jakiego macie. Tylko przeliczcie to, proszę, bo to jest jakoś dobrze przeliczone. Jak ja już tak głęboko w to nie wnikałem, więc może zróbcie sobie test na srebrnym dniu, na bezwzględnej masakrze, żeby nie ponieść strat, i sobie sami to przeliczcie. Myślę, że są jakieś mądre głowy u was w klanie, które będą chciały sobie to przeliczyć. Dlaczego tak? Ja wam pokazuję przykład. My mamy armię tak dopasowaną w tej ilości. Jedno, na co na pewno zwracam uwagę, to przed zaczęciem marszu CP osoba organizująca ten marsz zwraca uwagę, ilu bohaterów dołączyło, i na tej podstawie liczy te wojsko, które się będzie broniło. Chodzi o to, drogi widzu, że tych żołnierzy tu nie może być za dużo. Jeśli byłoby za dużo, to my byśmy mieli straty jako atakujący. Z drugiej strony, jeśli byłoby ich za mało, znaczy, o, może mogę mimo wszystko doradzić. Jak chcecie testować, spróbujcie od mniejszych ilości i zwiększajcie. To chociaż na tym nie stracicie nic poza srebrem. O, taką radę bym dał. I tak dojdziecie do idealnej liczby, bo jeżeli oczywiście jest za mało tego wojska,
no to znowu wy bardzo mało tego expa dostaniecie i bardzo mało tych punktów podboju, więc no ale chyba lepiej w tą stronę, że mniej punktów dostaniecie, niż by się miało okazać, że jest za dużo i każdy musi złota wydać nie wiadomo ile na wskrzeszanie i tak dalej. Więc wydaje mi się ta opcja, że mniej wojska w bronionym mieście, lepszą opcją, nie? Ale zobaczcie, widzowie, my to możemy sobie przeliczyć, czy dziś ja wezmę aż kalkulator, sekundkę, moi drodzy, żebyście widzieli, że to nie bierze się z kosmosu. Mamy 32253 kruki. Koszt kreszenia w obronie 800 srebra, moi drodzy, 800 srebra, więc mnożymy to razy 800 za jednego. No i moi drodzy, to wychodzi już przy jednym ataku 25 802 400 srebra. Zobaczcie, jeden atak, wskrzeszenie tych kruków kosztuje 25 milionów. My takich ataków robimy 10, moi drodzy. Tak? Robimy 10 ataków. No to łatwo policzyć, że jest to 250 milionów srebra. Dlatego, drogi widzu, te składki są bardzo ważne, aby każdy, kto chce wziąć w tym udział, wysyłał określoną przez was liczbę srebra. Jeśli w waszym przypadku, załóżmy, że chcielibyście taki marsz CP, wystarczy, i tutaj wystarczy naprawdę jeden do obrony, jeden rodzaj wojska. Tutaj, jak widzicie, są jednostki latające, nie ma tu kombinacji, bo mogłoby to potencjalne straty, więc jeden rodzaj wojska. Jeżeli nam się sprawdza jednostka latająca, jest to w tym przypadku kruk, a wy nie macie dostępu do kruka, ale na przykład do gryfów bitewnych, na przykład szóstego poziomu, dajcie gryfy. Tylko zobaczcie, że bardzo ważny jest tutaj, moi drodzy, żeby ten no jednak to miasto, które wysyła tą armię, miało bardzo dużo, no dużo, duże poziomy, aby tę określoną liczbę tego wojska wysłać. I co zrobić, widzu, jeżeli ty masz mały klan i sam też nie masz za dużej armii, aby wysłać? No to w tym momencie byście musieli się zgrać w ten sposób, że w dwójkę czy w trójkę, tylko byście musieli dokładnie wyliczyć, ile każdy z was danego gryfa bitewnego wysyła. I to mówię tylko o gryfach bitewnych. Mówię o miasta, żebyśmy się zrozumieli, moi drodzy. Ja mówię o wysyłaniu do miasta, które będzie bronione, które będzie się broniło, które wy będziecie atakowali. No bo to jest podstawa. Zobaczcie, jesteśmy my jako atakujący, to jest nasz marsz CP. To jest jedna strona medalu, czyli te liczby tutaj. No ale drugim, no żeby marsz CP dał efekt, to musi być miasto atakowane. I to wymaga koordynacji, tak? Więc tu musicie, no jeżeli macie na mniejszych poziomach, no to co najwyżej 2-3 miasta obok siebie i jechane, i z trzech miast wysyłajcie posiłki. Ja widzę to jedynie w ten sposób. Będzie to oczywiście więcej pracy, no ale da to efekt. Ale przeliczmy może na przykładzie, jeżeli byśmy mieli no tutaj 32 tysiące policzyć, to tutaj nic nie zmienia, zobaczcie. Tak samo gryf bitewny wam nie zmieni ceny, moi drodzy. Koszt wskrzeszenia w obronie 800 sztuk srebra. Więc czy to jest gryf bitewny, moi drodzy, czy to jest kruk, nic to nie zmienia. Nie kombinowałbym za bardzo ze zmianą wojsk na jakieś strzeleckie czy coś, bo znaczy pobawić się możecie, tylko pamiętajcie, że my tu już mamy opracowany jakiś schemat, który się sprawdza i to, słuchajcie, Konstantinek, gość, który to zrobił, ma 400 poziom. Jest 8 lat w tej grze, więc no ja nawet nie pytam, czemu dał tylko kruki. Nie wchodzę w to tak głęboko, tylko po prostu to robię, bo wiem, że to działa. Z jakichś względów to działa, z jakichś względów to ma sens. Więc jeżeli byś mnie pytał, drogi widzu, dlaczego tak akurat jest dobrana ta armia, że pewnie chodzi o to, żeby było szybciej i sprawniej, tak? Żeby było łatwiej wojsko wyszkolić do marszy CP. Możemy to chyba zamknąć już, moi drodzy. Tak, ja tylko te ilości wam jeszcze podam, jakie my mamy tu ustalone. Bo te ilości są podane, mam zapisane nawet, moi drodzy. Słuchajcie, wygląda to w ten sposób. U mnie w dzień... Oj, nie miałem kopiować, tylko miałem przetłumaczyć. Zobaczcie, przewodnik po oddziałach, Ceperan, tak?
Kapitanowie, animatore Daustan, Kleopatra bądź Beowulf. No, czyli mamy ustalone, jakich kapitanów możemy brać. Brak wyposażenia, czyli brak ubrań. Brak najemników, nie wolno brać najemników. I ogólnie, jeżeli ty już dzielisz to, to maksymalnie 16 oddziałów, 8 oddziałów potworów. Czyli ogólnie wszystkich. No, ale to zaraz do tego dojdziemy. Zobaczcie, w przypadku G8 to pominę, bo myślę, że nigdy tam za bardzo G8 nie ma, no, ale jeżeli ktoś z was ma, no to i tak widzi, to nie muszę mówić. Ja pokażę na G6, bo to ja stosowałem. To jest, moi drodzy, ten raport, który wam pokazywałem z mojego ataku, tak? Zobaczcie. 10800, 10800, czyli strzelcy, piechota, konny 5400, latający 5400, było 540, przepraszam. Było tak? Było, moi drodzy, było. I teraz G7, jeżeli ja będę robił, to robimy to w takich proporcjach, że wezmę 6000, 6000, 3000 i 300. I teraz, moi drodzy, już nie będę tak głęboko w to wchodził, to już musicie po prostu przeliczyć sobie. Bo oczywiście, jeżeli ktoś ma z was armię i G7 i G6, to przecież możecie wziąć trochę armii tej, trochę tej, tylko pamiętajcie, że te liczby się zmienią. Tak? Te liczby się zmienią i zazwyczaj one zmieniają się tak, że jeśli ja bym chciał połączyć te dwie armie i je wziąć, to jeśli mam 6000 tutaj, załóżmy, strzelców, to przykładowo, żeby najprościej wam to zobrazować na najłatwiejszej matematyce, to wziąłbym 3000 G7 strzelców i wziąłbym 6000 G6 strzelców. Dlaczego tak? Bo ktoś z was powie, no ale Yuken, to jest 9000. Tak, drogi widzu, ale zwróć uwagę, że tutaj masz 6000 G7. Jeżeli weźmiesz 3000, to zostaje ci 3000 G7. Ale G6 to nie jest 3000 G7, bo G6 to jest razy 2. Nie wiem, czy rozumiesz, czy ja już tutaj zamotałem, bo staram się dosyć prosto wytłumaczyć. Chodzi mi o to, że słabsze wojsko o jeden level, bierzesz go razy 2 w stosunku do mocniejszego. Możesz to wziąć, no bo to też widać w sile. Moi przyjaciele to liczyli na podstawie siły, jaką ma dany żołnierz. Zobaczcie, może zrozumiecie, o co mi chodzi, jak wam pokażę tutaj w armii. Niech będzie sobie, moi drodzy, no już niech będą ci strzelcy tutaj. Mam G7 strzelców, tak? Oni mają siłę 1700 i zdrowie 5100. To na tej podstawie było przeliczane, widzowie. Te ilości wojska, to wszystko było przeliczane na tej podstawie. I teraz, czyli 1700, 5100. I teraz zobaczcie, jak wezmę na szóstki, sprawdzę. To jest połowa, zgadza się? Znaczy, no, myślę, że, no czekajcie, czy to tak mniej więcej można by tak wyliczyć. Jest to 1700. A tutaj 940. No troszeczkę tam się różni, więc dlatego te liczby też, jak widzicie, troszeczkę się jednak różnią. W tych ilościach, nie? Tego, co bierzemy. Ale na tej podstawie przyjaciele moi z klanu to liczyli. Jaką liczbę wojsk może wziąć dany gracz? Tam musiało być, z tego co pamiętam, minimum 25 graczy, aby marsz CP mógł się odbyć. I to też chciałbym zwrócić na koniec twoją, drogi widzu, uwagę, że maksymalnie 25 graczy musi brać udział w marszu CP. W tym przypadku, w naszym przypadku, no, u ciebie myślę, że takie marsze możecie w 5 nawet zrobić, tylko musicie dobrać odpowiednio armię i absolutnie nie czuję się kompetentny, aby wam od razu, mówię, takie liczby ustalić. To już musicie sami potestować. Ja mogę takie testy porobić, jak ściągnę swoje drugie miasto tutaj. Natomiast no to nie stanie się też od razu. Więc myślę, że no po prostu potestujcie. No jedyne, co mogę wam doradzić, to potestujcie w srebrny dzień, czyli bezwzględną masakrę, aby nie narazić się na jakieś diametralne straty. A tak generalnie to możecie testować po prostu z mniejszą armią i stopniowo ją zwiększać, ale poniesiecie też stratę w postaci ożywiania tej armii. Ale to jedyne, co bym wam doradził.
jak macie mniej więcej liczby podane u mnie, możecie też testować z tymi liczbami. Tylko pamiętajcie, drodzy widzowie, no teraz już się nie cofnę, bo dziennik zamknąłem, a szkoda. Mogłem sobie to przypiąć. No trudno. Moi drodzy, generalnie pamiętajcie, że te liczby, które są wyliczone w przypadku mojego klanu, to też wielu graczy ma G7 i G8. I te liczby są wyliczone na podstawie tego kruka. Więc też weźcie to pod uwagę. To znaczy, oczywiście może tak być, że wy takie liczby zastosujecie, a na obronę dacie gryfy i wtedy będziecie testowali, to znaczy będziecie mieli szansę, że zawsze wygracie. I nie będziecie tracili złota, wiecie, jako atakujący. Okej. Możecie iść tą metodą. Jak najbardziej spoko. No wydaje mi się, że dość prosto starałem się to wytłumaczyć, chociaż widzicie, temat jest pokrętny i wymaga wielu zależnych od siebie, jak zawsze w tej grze. Podsumowując, proponuję, żebyście mieli ustaloną armię, jaką dany biorący udział w marszu CP może wziąć ze sobą i żeby ta armia była w konkretnych liczbach dla każdego taka sama. Proponuję, żeby byli ustaleni kapitanowie, którzy mogą wziąć udział w tym ataku CP wraz z bohaterem, bo to ułatwi wam liczenie. Trzecia rzecz to koniecznie, moi drodzy, kapitanowie i bohater bez ubrań, bez dodatków, tylko z artefaktami. No i czwarta rzecz, nie bierzecie najemników. Między innymi z najemnikami chodzi o to, że tam by nie dało się tego wyliczyć, bo najemników wiecie, jaka jest różna liczba, a poza tym tracilibyście tych najemników, których tak ciężko zyskać. Także bez najemników, z potworami może być, ale liczbę potworów też sobie ustalcie. Ewentualnie jak jeszcze na waszym mniejszym klanie no jest problem z tymi potworami, no bo nie macie ich, no to po prostu ustalcie, że atakujecie armią bez potworów i tyle. Bo jak widzicie, osoba broniąca nie miała w ogóle potworów, tak? Ona tylko żołnierzami to broniła. Także myślę, że udało mi się to, moi drodzy, wytłumaczyć najprościej jak się da. No jeśli będą jakieś pytania, to ja też coś pokażę i na pewno, moi drodzy, no troszkę tu spadam niestety w walce o tron, ale to będziemy mieli dzisiaj marsze CP, to będę się tym, moi drodzy, zajmował. No muszę tą pozycję sobie, wiecie, obronić. Dlatego też tutaj tak bardzo, jak widzicie, bardzo pamiętajcie o tym, że jak zdejmujecie tarczę pokoju, to róbcie o. Nie otwierajcie wszystkich skrzyń naraz, szczególnie że są, często to jest, moi drodzy, walka o tron często jest po starożytnym potworze. Ja wczoraj miałem właśnie ten problem, że chciałem szybko ściągnąć tarczę, a niespodziewanie pokonaliśmy drugiego potwora, miałem 200 milionów srebra i tylko czekałem na giełdę najemników. Armię miałem po 100... Armię miałem, słuchajcie, po 100 milionów... Jeśli chodzi o 100 milionów, co ja mówię, po 100 tysięcy miałem wojska. Milionów, chciałbym tyle. Po 100 tysięcy miałem wojska, w tej chwili jak widzicie tego wojska już mam mniej, mogę zresztą wam pokazać jakie mam wojsko. Nie ma najmniejszego problemu, moi drodzy, a ta armia moja to tutaj jest taka, widzicie? A dlatego jest taka mała, że dużo wysyłałem na miasto cieni i po prostu nie wskrzeszałem. Znaczy coś tam powskrzeszałem, ale nie za dużo. Ostatni atak to w ogóle wywaliłem. O widzicie, katapulty to w ogóle mam na słabym poziomie, bo z nich nie korzystam. Właśnie katapult nie wysyłamy do marszy CP, tak też jest to ustalone. Ale to już widzieliście w rozpisce i myślę, że spoko. No dobra, moi drodzy, no myślę, że wszystko chyba mi się udało wytłumaczyć dla ciebie, drogi widzu. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie, ale będzie mi też bardzo miło właśnie, jak zostawicie komentarz, łapkę w górę pod filmem dla lepszych zasięgów, czy udostępnicie tą serię gdzieś znajomym z Total Battle, dacie im znać. Dziękuję wam w ogóle za wszystkie fajne wiadomości, które do mnie piszecie i komentarze. Pomaga to się rozwijać. Jak ta seria się lepiej rozwinie, to też wiadomo, że więcej będę mógł wam pokazać, bo będę miał po prostu większe możliwości z drugim kątem na przykład, które przeniosę tutaj i pokażę wam, jak leveluję. Także trzymajcie się, moi drodzy, do następnego. Cześć!